przeszkód na rowerze, bez kontaktu żadnej części ciała z podłożem. Uprawiam ten sport 10 lat i dla mnie to jest jak chodzenie, takie naturalne po prostu. Z czasem przeszkody po prostu robią się coraz łatwiejsze i szukamy coraz trudniejszych. I na tym polega właśnie taka droga pójścia w górę, jeśli chodzi o umiejętności. Przeszkodami jest różnie, bo nieraz jest wysoka przeszkoda, która dla mnie jest łatwa, a te właśnie, które są takie na równoważnie, one są niepozorne, one są niskie, ale ciężko jest po prostu po takiej przeszkodzie nie wiadomo, co się spodziewać, czy ta deska pęknie, czy ta listwa wytrzyma i no po prostu jest łódź szczęścia też, opanowanie.